Jeszcze w tym roku ruszy wielka przebudowa drogi powiatowej łączącej ulicę Łąkową i Kościuszki. Dostępna już dokumentacja projektowa zdradza m.in. jakie na tych odcinkach zajdą zmiany. Rozpoczęcie długo oczekiwanego remontu drogi powiatowej przy ulicy Łąkowej i Tadeusza Kościuszki planowane jest na kwiecień i w całym swoim procesie zakłada kilka głównych usprawnień, które od października będą mogli ocenić nie tylko kierowcy. Ulica Łąkowa po remoncie stanie się drogą z pierwszeństwem przejazdu. Zostało to potwierdzone badaniami natężenia ruchu na tym odcinku drogi. Ponadto jadąc również ulicą Łąkową w kierunku ulicy Kościuszki, kierujący pojazdami będą mogli skorzystać z lewoskrętu do planowanych osiedli TBS-u. Natomiast jadąc ulicą Kościuszki będziemy korzystać z prawoskrętu. Ponadto na ulicy Łąkowej powstanie też nowa zatoka autobusowa. Będą próbowane chodniki oraz dwukierunkowa ścieżka rowerowa. Powstanie także ponad 30 miejsc parkingowych. Inwestycja warta jest 4 600 000 zł, z czego ponad 2 miliony pochodzi z budżetu państwa. Resztę zapewnia miasto i powiat raciborski. Oczywiście jest to inwestycja duża, zatem musimy się liczyć z pewnymi utrudnieniami, ograniczeniami w ruchu. Na czas remontu będzie prowadzona zmiana organizacji ruchu, na pewno będzie też to ruch wahadłowy. Z całą dokumentacją można również zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 w referacie inwestycji i remontów, pokój numer 12.